wiemy, że seksualność internautów w sposób wyraźny różni się generalnie od seksualności Polaków. Nie możemy realizować naszych potrzeb kosztem drugiej osoby, jeżeli ta osoba tego nie akceptuje. Być może kobieta uważa to za uwłaczające, co jest kompletną bzdurą. Cześć. Aż 75% Polek nie lubi miłości francuskiej. Z czego to wynika i jak zrobić, żeby ta forma miłości sprawiała nam przyjemność? O tym rozmawiam z seksuologiem, profesorem Zbigniewem Izdebskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, pani mnie bardzo zasmuciła tymi badaniami i muszę porozmawiać z koleżankami, bo może to jest duży problem, o którym, z którego sobie nie zdajemy sprawy. I jest to sprawa, o której też muszę się dowiedzieć sam, bo to poważna sprawa jest. Mówiąc o sobie jako o facecie, oczywiście, ale też mówiąc o kobiecie, to jest dla kobiety też super przyjemne. No chyba, że rzeczywiście mają takich partnerów, że po prostu mogą tego nie lubić. No umówmy się, no pewna podstawowa higiena jest tutaj wymagana. Chociaż są na pewno smakosze jakichś takich dziwnych akcji, ale o tym nie będziemy mówić. Wydaje mi się, że jest to dla kobiety chyba ciężki temat. Pierwsze słyszę, naprawdę. Co to za badania są? To jakiś ponury absurd. Panie profesorze, aż 75% to bardzo dużo. Czemu nie lubimy tej formy miłości? Pani, ja myślę, że to są pewne uwarunkowania kulturowe dotyczące tej formy aktywności. Ale też myślenie o tym, że seks oralny nie jest czymś, co jest prawidłowe w naszym życiu seksualnym. Bo na przykład te dane, które pani przytacza, no rzeczywiście one są niepokojące, ale możemy powiedzieć, mimo że tak wiele osób mówi, że nie akceptuje tego typu form relacji, to jeżeli popatrzymy na badania dotyczące seksualności Polaków, to z tych badań wynika, że 40% kobiet i 40% mężczyzn ma doświadczenia związane z seksem oralnym, czyli te praktyki w tym zakresie są. A jeszcze jakbyśmy na tym tle przyjrzeli się seksualności internautów, to wiemy, że seksualność internautów w sposób wyraźny różni się generalnie od seksualności Polaków. To znaczy, że internauci w relacjach seksualnych są bardziej otwarci i właśnie ta otwartość także jest widoczna w deklaracjach, jeżeli chodzi o kontakty o charakterze oralnym, bo prawie 80% internautów wskazuje na to, że ma doświadczenia związane z seksem oralnym, czyli tutaj wyraźny jest wzrost osób, tendencja jest wzrostowa, które mają doświadczenia o charakterze oralnym. Czyli jakby my byśmy naprawdę popatrzyli na internautów i byśmy tylko poprzez pryzmat internautów postrzegali to, co się dzieje, to byśmy mogli powiedzieć, że w ogóle żyjemy w ojczyźnie seksu oralnego, prawda? Czyli to się wyraźnie zmienia w ostatnich latach. Natomiast ja mówię o normie medycznej. Natomiast to, co pani mówi, jest pewna grupa osób, która mówi, nie akceptuje tego. To my musimy sobie zdawać sprawę, że w seksuologii obowiązuje także norma partnerska. A norma partnerska z kolei wskazuje nam, że jest dopuszczalne to, co akceptowane jest przez jedną i przez drugą stronę. Czyli nawet jeżeli my mówimy, że z punktu widzenia normy medycznej seks oralny jest ok, ale jeżeli jest sytuacja, że w związku, gdzie jest jedna i druga osoba, jedna z osób nie akceptuje tej formy aktywności, no to nie powinno się coś dziać wbrew woli drugiej osoby. Czyli nie możemy realizować naszych potrzeb kosztem drugiej osoby, jeżeli ta osoba tego nie akceptuje. To najczęściej ta strona, która nie akceptuje, to kobieta? Wie pani, najczęściej tak, ale są także mężczyźni, którzy nie akceptują tej formy aktywności seksualnej. Ale nie lubią, no bo to też się dzieli, nie lubią być pieszczeni w ten sposób, czy nie lubią pieścić? Wie pani, niektórzy akceptują to, że są pieszczeni, ale nie lubią odwzajemniać tej formy relacji. I z czego ta niechęć wynika najczęściej?
Dla niektórych jest to po prostu taka sytuacja, która mówi, niektórzy mężczyźni mówią tak, ze względu na specyficzny zapach pochwy, ta sytuacja jest dla mnie nie do zaakceptowania. Najczęściej wskazują tak te kwestie. Musimy zdawać sobie sprawę, że to ma być przyjemność i dla jednej, i dla drugiej strony. To dobrze, żeby jedna i druga strona chciała porozmawiać z sobą o pewnych swoich obawach czy niepokojach związanych z tą formą aktywności. Może lepiej na początku nie traktować z ogromną powagą tego typu relacji na zasadzie, że dzisiaj będzie seks oralny.